Niedziela 10 kwietnia, analiza weekendowa spółek z indeksów WIG20. Tutaj rozpoczynamy oczywiście od Allegro. Ten tydzień zakończył się utworzeniem dość wyraźnej czarnej świecy. Jednak mam pewien mały dylemat, a mianowicie taki, że no jak widzimy na początek, na wykresie tygodniowym został no dość wyraźnie naruszony, można by było powiedzieć nawet jakoś wybity overbalance. Czy to coś zmienia? No, teoretycznie nadal jesteśmy oczywiście w trendzie spadkowym, tak? No tutaj, żeby mówić o złamaniu trendu spadkowego, próbie takiej złamania, no musielibyśmy wyjść powyżej poziomu 45 zł, a więc no, patrząc na wykres tygodniowy, należałoby uznać, że być może rozpoczyna nam się droga na nowe dołki. Ale teraz, jeżeli spojrzymy na wykres dzienny, no to tu widzimy wyjście nie tylko ponad ten overbalance, tego tutaj nawet największej korekty, już nie wspominając o tym, ale również widzimy wyjście nad ostatni potwierdzony szczyt. A to oznacza, że no, w tym kontekście co najmniej ta tendencja została tutaj no, złamana. Nawet bym powiedział, że tutaj w tym trendzie spadkowym następuje naruszenie tego trendu, tak? Czyli no, jest szansa na odwrócenie tego trendu spadkowego mimo wszystko. Teraz to, co się zadziało w tym tygodniu, to tutaj gdybyśmy to rozbili jeszcze na wykres godzinowy, no powiem szczerze, że bardzo mocno przypomina, no, ma kształt impulsu. Natomiast problemem jest to, że tu w górnej części mamy same takie trójki i to mnie tak trochę na tych godzinówkach mierzi, ale podstawowy wariant to teraz w tej chwili taki, jak zakładam, to zakładam ewentualnie ruch korekcyjny do strefy wsparcia oporu na poziomie około 33-34 i potem ewentualnie zejście jeszcze następne C. Oczywiście biorąc pod uwagę wykres tygodniowy, no gdzieś tam z tyłu głowy jest nawet i pójście na nowe dołki. W każdym bądź razie na tę chwilę tak to wygląda. Tu jeszcze jest taka kwestia, że w tej chwili ruch, który był zrobiony do góry, tak, został zniesiony w 61,8%, a więc mamy tutaj, oprócz tego widzimy tutaj konsolidację, więc mamy tutaj poważny argument za tym, żeby rynek próbował teraz odwrócić tą tutaj tendencję, ten ruch spadkowy. Ale tak jak powiedziałem, no mimo wszystko w pierwszym rzędzie stawiałbym, że nawet jeżeli do tego dojdzie, to będzie ruch w ramach fali B, a potem fali C zejdziemy być może tylko i wyłącznie tutaj do okolic strefy na koronę w układzie Gartleya. No zobaczymy, jak to będzie dalej było. W każdym razie na razie zagrożenie spadku na nowe dołki cały czas istnieje. A to jest taki pierwsza jaskółka, która może świadczyć o odwróceniu tego tutaj trendu spadkowego. Ale tak jak powiedziałem, no raczej w postaci A, B i C. Jeżeli zmieni się, no to zmiana by musiała polegać na tym, że po prostu uruchomi się teraz ruch, który znowu na godzinówkach wyszedł w jednym impulsie powyżej tutaj tego małej doji, potem korekta, no i wówczas będzie można zaryzykować stwierdzenie, że jednak to była cała korekta. Kolejna spółka to CD Projekt. Na CD Projekcie no, w tym szerokim zakresie spektrum czasowym jesteśmy w konsolidacji, tu się nic nie zmienia. Natomiast jeżeli spojrzymy na wykres dzienny, no to tutaj oczywiście też jesteśmy, ale co tu możemy zauważyć, że tak jak mówiłem już tydzień temu, że najprawdopodobniej no co najmniej zejście tutaj do tej okolic 166-167 do zakresu overbalance, no i wygląda na to, że rynek w piątek właśnie pokazał, że tu faktycznie no co najmniej chce iść. Z drugiej strony musimy całkiem poważnie brać pod uwagę fakt, że tutaj od tego dołka mamy odbicie ABC, więc jeżeli nie tu, no to się nie zatrzymano, to nie pozostaje nic innego jak czekanie i wzięcie mocno pod uwagę ataku na tą strefę tutaj wsparcia. Kolejna spółka to Dino. Na Dino mamy po
4 tygodnia wzrostu, tydzień spadkowy, jednak mamy tutaj dolny cień. Widzimy, że ta strefa, jak gdyby, która tutaj jest, no, próbuje utrzymać ten ruch wzrostowy. No a teraz patrząc na wykres dzienny, no to widzimy, że mamy tutaj impuls w postaci trzeciej fali. Tu jesteśmy w jakiejś czwartej, która nam się tutaj gdzieś na razie kręci w zakresie overbalansu, w zakresie tej korekty, wielkości korekty fali, ewentualnie fali drugiej, ale mówimy tutaj o tym swingu, tak? Mówimy tutaj o tym swingu, więc może nastąpić zejście tutaj niższe do 305, jednak jako fala czwarta całego swingu, a patrząc od pewnej strony, no, od tej strony całościowej, no, mamy też układ, w którym mamy dojście do 50%, następnie do 78%, a więc ABC w takim układzie harmonicznym i nic nie stoi na przeszkodzie, aby teraz to wszystko ruszyło w dół, nawet na nowe dołki. Trudno jest w tej chwili powiedzieć jednoznacznie, ponieważ tak jak tu mówię, od dołka mamy na razie A, B i C, ale rynek może nas przygotowywać do tego, że zrobi nam tutaj falę piątą. Tak jak powiedziałem, miejscem do kupna, i to już mówiłem tam, to mówiłem no dobre 3 tygodnie temu, 4, tu było to miejsce, tak? Tutaj się pojawiły ten pierwszy impuls, który wyszedł na ostatni potwierdzony szczyt. Tutaj się okazało, że korekta i wybicie tego retest mieliśmy i dalsze pójście. Tutaj był, można było próbować łapać na tych cieniach, ewentualnie wybicie poziomu tutaj tego szczytu. To był swingowy sygnał kupna. Teraz jest sytuacja taka, że no nawet gdybyśmy tutaj rozważali, że mamy A, B, znaczy pierwszą, drugą, trzecia, nawet tu jest czwarta, no to ta piąta raczej nie daje nam jakiejś perspektywy mocniejszego wzrostu, tak? Ona tylko jak gdyby bardziej przechyliłaby szansę na to, że jednak tu od początku powstaje impuls, tak? No to tak to wygląda. Tak jak mówiłem, spadek był trójką. Po tym impulsie tu były dobre miejsca do kupna. Teraz właściwie to pozostaje albo czekać i to zarówno tym, co mają te akcje, jak i tym, co nie mają. Kolejna spółka KGHM. Na KGHM-ie czarna świeczka na okresie tygodniowym. Widzimy, ta strefa tutaj nie chce przepuścić. Była nieudana próba, cofnięcie. Właściwie można powiedzieć, że tak jak jeszcze tutaj te dodzi, no w jakiś sposób nie potwierdzało, tak już teraz tu powoli potwierdza nam się spadek, ale to jest wszystko takie, no powiedzmy, jeszcze ograniczone. Pamiętajmy, że tu mieliśmy trójkę w dół, a zatem z tej trójki, jeżeli poszliśmy tak naprawdę, no to chciałoby się powiedzieć, że rynek doszedł do 61, więc może spaść, ale tak naprawdę no, powinien gdzieś tutaj z nieco wyższych poziomów, około 200 zł, to wtedy A, B i C. Teraz no, przejdźmy zobaczyć na wykres dzienny. Na wykresie dziennym też, jak widzimy, po impulsie korekta, tutaj wyszliśmy nieco nad te szczyty, więc jeszcze jest cały czas w grze, że mamy tutaj do czynienia po impulsie korekta, ale no jest duże ryzyko, że jednak będziemy tutaj atakować ponownie tą strefę wsparcia na 160. Tu widzimy cień zretestowany minimum. Teraz doji w obszarze czarnej świecy, mamy tutaj taki układ ramię, no wybicie w cenach zamknięcia, no to jest perspektywa, no mówię, ataku na tą strefę, a to już rodzi A, co najmniej A, B i C w większym, natomiast znowu cofając się do tyłu, to co na co zwróciłem uwagę, że troszeczkę z niższego poziomu niż to teoretycznie powinno wyglądać, ale też tutaj nie mamy nic innego jak jakąś układ korekty A, B, C, nic ponadto. Jeżeli natomiast nastąpiłaby teraz na początku tygodnia, w poniedziałek, wybicie białą świecą tutaj zarówno tego inside bara, jak i tego pin bara, no to tak jak już wspomniałem, no to był taki sygnał kupna po mniejszym impulsie, korekta i wtedy będzie no, na ruch na 200 zł i atak potem na 215. Kolejna spółka to PKO SA. No i tutaj widzimy czarna świeczka po wybiciu strefy. Na razie to mamy jako retest tej wybitej strefy, ale oczywiście mamy ABC. Po tym impulsie no, istnieje groźba większego, dalszego, kolejnego ruchu w dół. Teraz patrząc na wykres dzienny, no to widzimy tutaj znowu, że impuls, tutaj jest wyjście trójką, więc dla mnie to jest coś takiego, że albo rynek teraz idzie tu w okolice overbalance i
pierwsza, druga pędząca i rozpocznie się silna trzecia, która będzie wybijała 140. Albo to jest drugi scenariusz, ale w tym samym zakresie, znaczy prowzrostowym, to znaczy jest impuls. Tutaj teraz mamy korektę nieregularną, czyli wybijemy to, a zejdziemy niżej i tu byśmy mogli wtedy szukać jakiegoś wsparcia w postaci geometrycznej na poziomie 61,8% zniesienia, to jest około 97 zł. I tu widzimy też, mamy dodatkowo, nazwijmy to w tych okolicach, strefę na koronę, ale cały czas jako po pierwszym odbiciu korekta. No i pytanie, co tu rynek rozegra? Jeżeli zatrzyma się tu, no to wybicie tego nazwijmy szczytu będzie swingowym sygnałem kupna na palę trzecią ze stop lossem pod tą korektą. No i tyle w temacie. Kolejny od PKN Orlen. Na PKN-ie mamy tutaj cały czas konsolidację. Teraz za chwilę przejdziemy do wykresu dziennego, ale tu już widać, że to cały czas jest jak gdyby taka chorągiewka. I trudno wyczuć, co tutaj dalej, tak? No bo chciałoby się powiedzieć, że z chorągiewki powinniśmy wyjść się murą, ale teraz tak, zobaczmy. Tu mieliśmy, ta jest już wyżej położona teraz linia, ale tu poprzednio mieliśmy wybicie, wejście z powrotem. Rynek wybił nam tego pinbara broniącego nam tu dolnego ograniczenia chorągiewki, więc padł jak gdyby taki, no powiedzmy, sygnał, że będziemy szli tutaj do okolic co najmniej 67-68. A tu znowu teraz mamy białą świecę, która na razie retestuje od dołu tą niechorągiewkę, czyli ten scenariusz z zejściem do 67-68 jest jak najbardziej realny, ale zmienić go może właśnie moment, gdybyśmy tu teraz dostali drugą białą świecę, która wybije nam tutaj maksima tych dwóch świec. No jakby nie było, teraz pokażę to tutaj bezpośrednio na wykresie, no również możemy mieć i dalszą, znowu chorągiewkę, kolejną chorągiewkę. Co jest takiego, że ta chorągiewka tutaj nie zadziałała, natomiast idealnie zadziałała na lotosie, o którym zresztą dzisiaj będzie na prośbę czytelników. Więc no jesteśmy w takim klinie. Mówię, jest według mnie duże, poważne ryzyko, że mamy A, mamy jakieś B tutaj i rozpędzi nam się C. I myślę, że już teraz no naprawdę wybicie tego świecą czarną to będzie już wskazanie jednoznaczne, że idziemy tutaj w te rejony co najmniej. No dlaczego mówię te rejony? Bo daje szansę na to, że tu będzie tylko korekta z ramienia tego, iż ten swing, ten impuls wybił ostatni potwierdzony szczyt. A więc no... Chciałoby się powiedzieć A, B i co najmniej jeszcze C. Jeżeli nie, że po trójce korekcyjnej z dużego czasu okresu mamy pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, bo tu była tylko korekta. Kolejne PKO BP. Na wykresie dziennym widzimy dojście do strefy oporu, świeca. Naruszenie overbalansu, ale niestety no, cały czas w tym momencie ten opór odbija, to naruszenie jest tutaj, można powiedzieć, stosunkowo niewielkie. No więc jest ta groźba pójścia na dół, na nowe dołki, zejścia do strefy na poziomie 27. Jeżeli teraz spojrzymy na wykres dzienny, no to tu również nie mamy takiego, nazwijmy, impulsu. Znaczy się jest jakiś impuls, który nie wybił nam. Znaczy ostatni potwierdzony szczyt tak, ale ten tutaj jest najważniejszy i tego nam tutaj nie wybił. Ale teraz, jeżeli mielibyśmy tutaj do czynienia z układem korekty, a tak jak na PKO, tu mamy trójkę, czyli wyjście na ten szczyt był trójką, no to 3, 3, tutaj nie wiem, 3 czy 5, ale jest szansa, że albo over 1 do 1, albo właśnie to, co na PKO mówiłem, że mamy tutaj po pierwszym swingu wzrostowym, mamy A, B i C w ramach nieregularnej, wtedy z dojściem do 36. No to są wszystko moim zdaniem warianty, które są w grze. PZU. Tutaj jest wyraźna czarna świeca, czyli najpierw pin bar czarny, teraz objęcie bessy, to wszystko po dojściu do strefy oporu. No, na średnim terminie jest tutaj niebezpiecznie zejście na nowe dołki. Natomiast jeżeli spojrzymy na wykres dzienny, no to tu widzimy impuls, który wybił ostatni potwierdzony szczyt. No i teraz w ramach korekty, oczywiście ta korekta może być kontynuowana, ale właśnie może to być tylko korekta. No trudno powiedzieć, bo
nigdy nie mamy tej pewności, że to jest na pewno impuls, że to nie jest jakiś układ tam, powiedzmy sobie, korekty złożonej i teraz spadek, korekta i na nowe dół. Jest to, bo to wyjście na ostatni potwierdzony szczyt nie jest zmianą trendu, jest tylko sygnałem o możliwości zmiany trendu. I o tej możliwości zmiany trendu będzie świadczyć właśnie ten spadek. Jeżeli on będzie tylko korektą, no to potem będziemy mieli, że jest ta zmiana trendu. Natomiast jeżeli to się rozciągnie na nowe dołki, to tak, no ale w zdecydowanej większości przypadków, bo nie, że jakoś, może zdecydowanej, w większości przypadków, bo tak bym powiedział, wyjście impulsem na ostatni potwierdzony szczyt, to najczęściej jest sygnał taki, który częściej daje właśnie tą zmianę trendu niż nowe dołki. No i czy spółki, które na życzenie przygotowałem, miały być zawsze jedna, max dwie, no ale padły trzy, no to będą trzy. Najpierw zacznę od Taurona, którego nawet nie chciałem próbować na początek robić, ale no bo była tydzień temu, ale pomyślałem sobie, dobrze, no jeżeli jest taka prośba, a coś tu jednak fajnego się tam może dziać, no to zróbmy to. A mianowicie, ja zawsze, poprzednio mówiłem, że no tutaj, no to tak, taki impuls ni w kiszkę, ni po prostu nie impuls. No i zakładam, że jest możliwość z racji tego, że spadek tutaj trójką, tak? Spadek ten, który tutaj cały doszedł do dołu, był zrobiony trójką, tak? Tu jest wyższy szczyt, ten jest niższy, tu jest wyższy. I on nie wybił tutaj tego ostatniego, największej korekty. Ale tak, tu jest trójka, tu ciężko mi mówić o impulsie, tu też jest raczej jakaś trójka, złożona, ale też coś trójka, więc biorę pod uwagę, że mamy możliwość, że mamy pierwszy impuls, na którym idealnie rozrysowane są obroty. Tu na tych małych obrotach mamy taką dużą korektę, która na tę chwilę jest korektą pędzącą, ale no wiadomo, różnie może być, ale jest pędzącą. Teraz po zatrzymaniu przejdźmy, jest ruch, który doprowadził do wybicia ostatniego potwierdzonego szczytu. Przejdźmy tu teraz dalej. Mamy wybicie, mamy układ korekcyjny, mamy wyjście na nowy szczyt. I teraz właśnie pytanie, czy tu, ja może tu chcę przesunąć tylko z jednego powodu, teraz powiem. O, bo czy tu zatrzyma nam się na tym overbalansie, czy jednak pójdzie dalej, bo znowu możemy mówić tu o ewentualnie utworzeniu się jakiejś korekty nieregularnej, wtedy zejście do 2,40. Natomiast to piątkowe podejście no nie jest moim zdaniem takim sygnałem, bo mamy tutaj przenikanie i w obrębie i w niedalekiej bliskości tego zakresu overbalansu, ale widzimy, to jest wyraźnie retest tej strefy tutaj cenowej, która została wybita w dół, teraz ten górny cień jest, pozostał, więc wydaje mi się, że tutaj trzeba nadal spokojnie czekać. Co by mogło zmienić podejście do kupowania tych akcji? No gdyby po tym tutaj piątkowym wzroście teraz poszedł ruch, który wybiłby nam tą strefę. Wówczas po korekcie można by było spróbować zaatakować, bo to by był sygnał możliwości zakończone tutaj tej tendencji spadkowej. Natomiast na tę chwilę myślę, że jeszcze zejście co najmniej tu. I teraz pytanie, czy nam w tym rejonie 1 do 1 się zatrzyma, bo jeżeli tak by było, no to impuls, korekta pędząca, no to przed nami duży impuls, który powinien, teoretycznie duży impuls statystycznie, który no, mógłby się pokusić o atak na poziom 3,9 tutaj na te szczyty, które tutaj były, tak? Zawsze to może być, nazwijmy to, pójście w układ, który nam tu zrobi dojście do 50 i teraz do 78, czyli do 3,50, ale jakby nie patrzeć, zatrzymanie tutaj z jakimś sygnałem potwierdzonym, czy to za sprawą niskich interwałów, czy jakaś potwierdzona formacja świecowa, no mógłby być sygnałem, który no tak jak mówię, no co najmniej do 3,50, a duże prawdopodobieństwo by było do tego, żeby jednak pociągnął nam, atakując szczyt na 3,9. Kolejna spółka z tych, które padły jako czynnie, to MCI. Tutaj widzimy na razie spadek czystą trójką. To, co poszło do góry, w tej chwili delikatnie naruszyło zakres overbalansu. Tu mi gdzieś uciekł ten prostokąt, przeniesiony był stąd. Dobra, przenieśmy go z powrotem jeszcze.
żeby nie było, że to jest jakoś inaczej, tak? Czyli widzimy ten zakres korekty tu, czyli ten overbalance jest utrzymany, na razie delikatnie naruszony, ale on jest utrzymany, a to, co może niepokoić, to fakt, że mamy tutaj też trójkę do spadków między tą korektą a tą, nie ma impulsu, tylko jest trójka. Teraz, jeżeli przejdziemy na wykres dzienny, to tu również, no, na razie, na tę chwilę, mamy co najwyżej pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Jeżeli teraz mielibyśmy szczyt, mielibyśmy ewidentne pokonanie, wydaje mi się, że dopiero wówczas, no albo wówczas dopiero po odczekaniu na korektę byłby jakiś dobry moment na kupowanie tej spółki. Oczywiście rynek nigdy nie jest tak jasno czytelny, że za to można dać głowę. Może się okazać, że mamy tutaj pierwszą, drugą, teraz tutaj cała trzecia, która się skończyła tu, czwarta i piąta impuls. Teraz mamy jakąś delikatną korektę, tak, bo tutaj te cienie pokazują, że rynek chce hamować. Wyjdą drugi raz, zrobią znowu korektę i wtedy wybicie tej drugiej korekty byłoby swingowym sygnałem kupna. Plusem, tak jak mówię, jest to, że wyszliśmy tutaj ponad ostatni potwierdzony szczyt. Wyszliśmy, naruszyliśmy go, więc tutaj jest możliwość odwrócenia tej całej tendencji, ale tak jak dla mnie, to albo poczekać na korektę tutaj, no chociażby do tego tutaj poziomu strefy na koronę, do tej konsolidacji, czyli do 18 zł, no albo nawet jeżeli rynek teraz wybije, no to, bo może się okazać, że dopiero wówczas będzie utworzony impuls, no to znowu taki czas czekania, albo wybicie, jakaś korekta i wtedy wybicie szczytu tej korekty byłoby sygnałem. No i na koniec Lotos, właśnie wspomniany. I tutaj zobaczmy, no mamy tą trójkę korekcyjną i na co zwracam uwagę? Tak samo jak na PKN-ie, trójka korekcyjna. I teraz spójrzmy to na wykres dzienny. I tutaj Lotos z tej chorągiewki wybił się, zrobił retest, poszedł do góry, wybił overbalance. To wszystko pokazuje, że jest w fali, dobra, trzeciej w C, tak, nawet, albo trzecia w trzeciej. A patrząc, że tutaj była ta trójka, no to trzeba zakładać, że de facto jest trzecia w trzeciej i idzie wybijać ten szczyt. I to jest ta różnica między PKN-em a Lotosem. Ale patrząc na to, no to znowu, no trudniej wyczuć, ale nie wiemy, też do końca nie wiemy, czy teraz to gwałtowne wybicie tutaj tej strefy cenowej, wyraźna strefa cenowa, tak, jest bicie. I teraz przyjdzie czas na retest tego, tak, w ramach nawet tutaj jak gdyby takiej korekty pędzącej, trzy korekty pędzącej z tym, czyli retest nagle z poruszeniem, bo zejdzie nieco niżej, a w tym czasie PKN zrobi zejście właśnie do tych tam wspomnianych 68-67. Ale no tutaj wyjście i retest tego był dobrym momentem do kupna. Na PKN-ie tego nie było, bo po wybiciu mieliśmy wejście z powrotem, ale Lotos nam to dał. No i tak jak mówię, wydaje się, że w tym dłuższym terminie powinniśmy iść dalej tutaj i wybijać te poziomy tego tutaj szczytu, aczkolwiek być może czeka nas teraz jakaś korekta. No zobaczmy jeszcze dla porównania, tutaj weźmy taki ten zakres. Teraz gdybyśmy z tego miejsca ruszyli, no to idziemy do podstawy tego i mamy też pędzące 1 do 1, tak? Więc no jest niewątpliwie plus, ale tu był na reteście po wybiciu, był ok, sygnał do kupna. Teraz nie. Teraz trzeba czekać. I albo pójdzie dalej bez nas, albo po prostu czekać na coś, co się uczyni. No tak to wygląda, ale w perspektywie czasowej to powinniśmy iść do góry. I to by było tyle, jeśli chodzi o spółki z indeksu WIG20 plus te spółki, które padły jako no, życzenie do analizy.